Od 1 stycznia w Siedlcach i okolicy nie ma ani jednego psychiatry dziecięcego, który przyjmowałby w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Rodzice dzieci z problemami są zdani wyłącznie na opiekę prywatną, która też jest mocno ograniczona. Tymczasem problemu psychicznych wśród dzieci i młodzieży przybywa z roku na rok. Praktycznie codziennie na szpitalny oddział ratunkowy trafia nastolatek po próbie samobójczej lub taki, który dokonał samookaleczeń, Mówi lekarz medycyny ratunkowej i członek zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, Mariusz Mioduski. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule Justyny Janusz. Krzysztof Bujalski. Wybory na gwójta gminy Suchożebry wygrał tylko jednym głosem. Jednak w radzie większość stanowią jego przeciwnicy. O współpracy nie ma mowy. Na sesjach przewodniczący Rady Gminy odbiera Wójtowi głos. W reakcji na to Wójt przestaje przychodzić na sesję. Wójtowi już dwukrotnie obniżano pensję, ma w tej chwili najniższą z możliwych. Konflikt w suchorzebskim samorządzie jest wyjątkowo wyniszczający. Czy po takich doświadczeniach pozostaje jeszcze wiara w samorządność? A może ma już się dosyć polityki i chęci działania dla lokalnej społeczności? Z wujtem Krzysztofem Bujalskim porozmawiała Mariola Zaczyńska. Chcę być konkurencyjna dla Google, mówi Hanna Wilkmanowiec, ordynator oddziału kardiologicznego w Siedleckim Szpitalu Miejskim. Wybrana kardiologiem roku 2023 plebiscytu Hipokrates, odbywającego się pod patronatem Ministerstwa Zdrowia. Wywiad z panią doktor, przeczytacie na stronie dziewiątej.